Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Kirby and the Forgotten Land. No i słuchajcie, dzisiaj prawdopodobnie czeka nas walka z pierwszym takim prawdziwym bossem. Tak więc przygotujcie się, rozsiądźcie się dobrze w fotelach, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my zaczynamy The Brawl at the Mall. Okej, dobra, tym razem... dobra, mamy nieznane cele. Same nieznane cele, nie wiem czego się spodziewać, zaraz zobaczymy. Natomiast... okej. Nie mamy żadnej zdolności. Kończyłem ostatnio bez zdolności, nie wiem, albo tutaj specjalnie jej nie mam. Kto to wie? Dobra, rozejrzyjmy się. Na razie... nie wiadomo co w ogóle mogę zrobić. Co tu się dzieje? Dlaczego? A tam dwóch chyba było przeciwników. Okej, dobra, to już jakby zmienia postać rzeczy. Natomiast interesuje mnie, czy tutaj mogę wejść z czymś w interakcję. No tak nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, wciągaj go i... nie w tą stronę. Co ja robię dzisiaj? O, to nie zadziałało tak jak należy? Dobra, nie zadziałało, to nieważne, nic się takiego nie stało. Co my tutaj mamy? No tutaj nie, tu nic nie mogę robić za dużo. No dobra, już trochę obrywałem, więc muszę uważać. Dobra, przejdźmy się na górę. Zobaczymy, co nas tutaj czeka, co to jakieś banany? Ej, dobra, ale zanim banany i tym podobne, to ja tu się muszę zorientować, czy tutaj czegoś nie ma. Okej, tak właściwie... Ej, czekajcie, może tutaj właśnie powinienem iść. Dobra, mamy różne zdolności. Może sobie wezmę tą zdolność bombową, bo w sumie czemu nie? Lubię te bomby. One wydają się być całkiem spoko. No ale dobra, okej, bo myślałem, że tutaj są banany, ale może rzeczywiście tutaj powinienem iść w pierwszej kolejności. Masakra, ale po co mi tyle tych bananów? Dobra, okej, nie wiem, może z jakąś małpą będę tutaj walczył, że tyle tych bananów się wzięło. Nie mam pojęcia. Serio, nie mam pojęcia. Kirby, chodź tutaj jeszcze zobaczymy, jeszcze się rozejrzymy troszeczkę. Wiecie, nigdy nie wiadomo, co tu się może czaić, ale nie, dobra, tutaj nic nie ma. Czyli tak, musimy iść w prawo. A myślałem, że to w lewo idziemy, a w prawo, wiecie, jakieś dodatki będą, ale nie. Dobra, tutaj musimy się kierować, więc dobrze. Okej, zdolności mi się odnowiły, ale mówię, te bombowe zdolności wydają się być całkiem spoko. Czy tu od razu będzie walka z bossem? Nie wiem. Szczerze nie wiem. O kurde. Ej, dobra, musimy próbować uciec mu. Okej, powiedzmy. Strong Arm Beast. Gorimondo. Ej, dobra, słuchajcie, Gorimondo. Walnij w Gorimondo. Okej, dobra. Dobra. Czy on coś dostaje? Dostaje, ale tak szczerze mówiąc, tak jakoś niespecjalnie mocno. Dobra, ja muszę mu mocniej rzucić. Masakra, z jakim wielkim gorylem przyjdzie nam się mierzyć. Dobra. Na razie muszę wymijać te jego ataki. No, najlepiej byłoby, gdybym się zbliżył jednak, tak myślę przynajmniej. Dobra. Ojej, albo i nie. To jednak jest dobry pomysł, ale nie zawsze. Dobra, rzucaj mu jak leci. Dobra, obrywa. Okej. Sam się w bombę bym walił. Dobra, lepiej nie. Dobra, panie gorylu, co ja mam tu na ciebie zrobić? W ogóle zobaczcie, on ma tutaj, teraz zauważyłem... Ała, to bolało. Ej, potrzebuję zdolności. Dobra, zbieramy ją i bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, nie żałuję, że wziąłem bomby, bo nie wiem, jak miałbym na przykład za pomocą miecza z nim walczyć z tym Gorimondą. Nie obrywałem? Jakimś cudem ponoć? Nie. Dobra, dlaczego to czasami leci tak mocniej, a czasami nie? Nie mam pojęcia, ale... Co on kombinuje? No dalej rzuca tymi głazami. Dobra, nie trafił. To dobrze. Spokojnie. Nie z takimi jak ty Kirby sobie radził w przeszłości. Dobra, spokojnie. Nie wygląda to najlepiej. Ej, nie straciłem zdolności cały czas. I to było dobre. Dobra, Kurczę, jak on mnie denerwuje z tym jego skakaniem.
No i wiecie, trzeba podejść wystarczająco blisko, żeby te ataki w ogóle miały jakikolwiek sens. Dobra, może teraz. Czy nie, to jest wszystko za słabo, muszę... Też on dostaje cały czas niby. Z jednej strony boję się, że za słabo, a z drugiej, no coś tam się dzieje. Dobra, okej, stracił około połowy życia. To wydaje się być całkiem spoko. Ujjjj, dobra. A kurczę, taki jesteś cwany. Dobra, jeszcze mu rzucaj. Oj, 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 dobra, blisko było. Ach, to gorylek wredny. Ale zastanawiam się, jakie tu mamy inne zadania, w sumie, wiecie. Może jest, nie wiem, coś na przykład wygraj bez... Ała, bez straty życia, wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego było, ale kto to wie. Ło, dobra, panie gorylu. Tak nie robimy. Kurczę, te moje ataki bombą nie są wcale takie dobre, złapał mnie. Ej, dobra, musimy znowu wyjść. Ale dostał w oczy. To było dobre, Kirby, to było bardzo dobre. Okej, tylko tak dalej, a zwyciężymy. Używa nowej zdolności. Masakra, co to jest? Ej, dobra. Mogę to przegrać. Mamy z powrotem naszą zdolność, ale no nie chcę nic mówić, ale obrywamy. Dobra, a nie możesz mu jakoś... Ała, byłem za blisko. To było głupie, a ja się proszę, słuchajcie, o to, żeby przegrać tą walkę. Oho, dobra, już widzę, co tą Gorimondo kombinuje. A, za blisko, jakoś nie umiem wyczuć, słuchajcie, tej odległości kompletnie. Co mi się też nie podoba. Okej. Wybuchnij, rzesz. Ile razy można tak obrywać, co nie? Ile razy? Dobra, o nie, to znowu kołowrotek. Szybko. A mogę go rzucić? No niby mogę. Ale czy on akurat coś w tym momencie obrywa, no to już jest inna sprawa. Dobra, rzucaj, tak żeby ten damage był jak najbardziej zwiększony. Dobra, ja jestem obity, ale on też jest obity, słuchajcie, on jest już prawie pada. Dobra, Gorimondo. Ło, tylko nie na siebie te bomby. To jest najgorsze, co może mi się przytrafić. Dobra, on jest już, słuchajcie, na skraju. Okej, ja też jestem na skraju, ale to ja wygrałem. Gorimondo pokonany. A to wielki goryl. No dobra, i zobaczcie. Tutaj, no trójka, jak zwykle trójka uwięzionych. Dobra, chodźmy, pomóżmy im. Tak jest. Jak zwykle, oczywiście, specjalny taniec. No i dobra, zaraz zobaczymy, co tu więcej było. Okej, nic więcej nie ogarnąłem. Za pierwszym razem, słuchajcie, dostałem tylko informację, że slip through Gorimondo's legs, czyli żebym po prostu się przemknął pod jego nogami. Okej, skąd miałem wiedzieć? Dobra, nieważne. Jak widzicie, im więcej razy będziemy podchodzić do bossa, to być może jakąś dostaniemy podpowiedź. Co trzeba zrobić, żeby mieć tutaj rzeczywiście 7/7? To jest wszystko takie nie wiadomo. No ale dobra, okej. W ten sposób pokonaliśmy Gorimondo i odblokowaliśmy nowy świat. No ale wracamy też do wioski najpierw. Dobra. I co tu się dzieje? Okej, teraz ta Gacha Machine Vol 1 jest dostępna. Aha, i muszę tam... Dobra, okej, podejdziemy. Tutaj coś mamy też nowego. Weapons, no proszę, słuchajcie, sklep z bronią świetnie jest teraz otwarty. Okej, i sprawia, że moje umiejętności mogą być mocniejsze. Dobra, zaraz się dowiemy, o co tutaj tak właściwie chodzi. Odwiedzimy to miejsce z pewnością. Tak, idę tam, już idę. Tam też coś zrobili w ogóle, ale no jeszcze za wcześnie. Wchodzimy do środka. Witajcie w Waddle Dee's Weapons Shop. Pracuję tutaj ze wszystkimi rodzajami tutaj tych umiejętności, które można skopiować. Okej, rozumiem. Czy tutaj każda zdolność, którą odblokuję, będzie dostępna właśnie w tym sklepie? I mogę ją sobie wziąć, kiedy tylko chcę. Rozumiem. I może dodatkowo, zobaczyć, tak jakby ewoluować, czyli ulepszyć naszą zdolność, dzięki czemu może być mocniejsza. Świetnie. Okej, czyli tutaj ten blueprint posiada jakieś niesamowite techniki. I może służyć do ewolucji techniki. Okej, rozumiem. Czyli mogę sobie wybrać tak naprawdę, co chcę ogarnąć. Chyba.
Zaraz zobaczymy. No tak, proszę bardzo. To są te umiejętności, które mamy, jak na przykład Volcano Fire. Okej, okay, a tych zdolności nie mogę jeszcze ulepszyć. Aż szkoda. To może ten ogień sobie ulepszymy, no bo w sumie czemu nie? I patrzcie, teraz wykorzystujemy te gwiazdki, które wcześniej zdobywałem w tych dodatkowych poziomach, więc super. Tak, czyli żeby ewoluować tutaj zdobyte, skopiowane te umiejętności, będziesz potrzebować starękońców i rzadkich kamieni. No starękońców to chyba sporo zdobywamy. Rzadkie kamienie możesz znaleźć w Treasure Roads, ukrytych po całej mapie. Rozumiem, no jak najbardziej działam w tym kierunku i zdobywam, więc spokojnie. Dobra, okej, okay, tak więc słuchajcie, mamy wszystko wiadome. A, bo oni w ogóle na start dają mi to, co jest potrzebne. No dobra, no sam miałem, no ale okej. Okej, okej, okej. Ulepszmy. Ten jak idzie tutaj pracować nad tym, masakra. Ej, śmiesznie to wygląda, ale spoko. I zobaczcie, bo tak, no wcześniej to było fire, co nie ogień, a teraz mamy Volcano Fire. A więc siłę wulkanu. Sukces, wykonane. Ognista umiejętność ewoluowała wulkaniczną umiejętność, znaczy no wulkaniczny ogień. Jeżeli znajdziesz więcej blueprintsów, przynieś mi je. Dobrze, oczywiście, że tak zrobię, oczywiście. I tak, teraz mogę, widzicie, zakładać sobie to, nie, no super, ale w ogóle zobaczcie jaka różnica, jest siła w mocy. I w Rapid Fire, no widać, że to jednak ewoluowało, widać, że to jest mocniejsze. Ej, a jak tu klikniemy, a dobra, to mamy te różne... Różne figurki, dobra, rozumiem. Z jednej strony ok, ale z drugiej strony to ja muszę jeszcze rozejrzeć, co tam dalej mamy. O, pojawiła się jakaś nowa mapa świata. Dobrze, bardzo dobrze. Natomiast jeszcze tutaj zobaczymy sobie, co i jak. Co ja tu mogę robić? Aha, że na przykład za 10 coś mogę wylosować. Ok, i co dostaniemy? Ho, no proszę, kto by się spodziewał. Strong Arm Beast Gorimodo. No proszę, okej, okay, fajnie. I co, mogę tak sobie mierzać ile chcę? Co teraz trafimy? Starcoin? Okej, okay, dobra. Czy to za każdym razem kosztuje tylko dychę? No to dychę to tak niedrogo w sumie. Okej, okay, tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko ciekaw jestem też, czy jest jakieś ograniczenie, które możemy na razie... wiecie, zastosować tutaj, nie mam pojęcia, jakiś w ogóle Bernard, okej, okay, dobra, jeszcze raz zakręćmy, ale tak to idziemy dalej. Arbuzik, dobra, na razie, przynajmniej na razie stąd idziemy. Jeszcze przyjdzie czas, przyjdzie pora, natomiast chciałbym się teraz dostać do mapy świata, tak więc robimy. No i zobaczymy, jaki jest ten kolejny świat, który teraz odblokowaliśmy. To będzie albo plaża, no to będzie plaża raczej. O, a nawet wodna kraina bardziej. Ever Bay Coast, a tak właściwie, no, zatoczka. Spoko. Tak, pokonałeś bossa i otworzyłeś nowy obszar. Rozumiem, rozumiem. No i tutaj już mamy od razu zadanie. Abandoned Beach, czyli tutaj taka, wiecie, opuszczona plaża. Dobra, pójdziemy, zobaczymy sobie, na czym polega, słuchajcie, ta misja. No nie wiem, czy ognista umiejętność przyda mi się w takim wodnistym terenie, ale no, w sumie to jest wulkaniczna teraz umiejętność, więc czemu nie? Okej, okay, mogę normalnie... Ej, masakra, ale to jest dobre! Ej, no, przyznaję, że ta umiejętność teraz to robi taką całkiem niezłą robotę. Dobra, pięknie, tam sobie zaraz pozbieramy. Tu jeszcze widziałem, że ktoś pływał. Przynajmniej tak mi się zdawało. Dobra, dobra, aha, nie zdawało mi się. Ej, mogę go załatwić? No mogę, tylko muszę też uważać, żeby, wiecie, umiejętność mi się nie skończyła za szybko. Dobra, to mogę rozwalić, no chyba tak. Dawaj tutaj, ohoho, monety i proszę. Już mamy pierwszą tutaj znaczkę. Dobrze, bardzo dobrze. Sorry, ale nie mogę was tak zostawić. Co to za stwór tam pływa? Masakra, to jakiś wielki aligator. Ej, dobra, zaraz zobaczymy co i jak. Może dam radę go pokonać, kto wie. A, tylko najpierw w sumie najpierw... O ty kurczę, jak mnie próbował załatwić. Nie ma tak dobrze.
O nie, zapomniałem, że jak to dotknę, to już... Kurczę, coś czuję, że za pokonanie krokodyla mogłaby być jakaś, wiecie, dodatkowa znajdźka. Aż mi jest smutno, no ale no, co zrobisz? Tutaj jest coś nowego, no ale dobra, ja sobie zostawię chyba nowego. Na razie zostawię sobie tą umiejętność wulkaniczną, bo jest przekozacka. Oho! O ty kurczę, jakiś wild bonkers! Dobra, dobra, panie drogi, co jest? Dobra, już myślałem, że... Ała! Nie będę mógł używać zdolności, nie, no spokojnie, spokojnie, zobaczcie tutaj... O! 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 Dobra, daliśmy radę, no i teraz jest... to jest dobry moment, żeby go trochę poobijać. No i jak widać, to działa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Znikaj mi stąd. A, muszę go dobić, okej. Okay. I dostaliśmy jakiś specjalny młotek. Ej, dobra, trzeba zobaczyć, na czym to tak właściwie polega. No nie, no tym młotem to będę nawalał teraz przeciwników. Dawaj, albo i skrzynki. Skrzynki też można nawalać. Dobra, znikaj mi stąd. Bananki przydają się, nie powiem, nie powiem. Mogą się przydać. Dobra, co teraz, co teraz? Dobra, wy. Masakra, jak mi bije ich po głowach, to aż straszne. Dobra, tutaj nic nie mam. Tu coś jest. Dobra, masakra i ten młot jest świetny. Czuję się trochę jak Harley Quinn, która miała też taki swój znacznie większy od siebie młot. Dobra, zobaczmy też jeszcze... O nie, to jest ten, co pluje ogniem. Ała, i przywalił mi. Dobra, to nic takiego, nic strasznego. Spokojnie, wracamy do naszej umiejętności. No, 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 spróbuj, spróbuj zawitać na górę. Oho, mamy towarzystwo. A tutaj jest jakaś zawsze moneta. No, te monety, jak widać, się przydają. One będą potrzebne tutaj dalej. O, w to przywaliłem. Super. I proszę, proszę, proszę. Pierwszy uratowany i na szczęście nie pominąłem nikogo. Bardzo dobrze. Okej, w takim razie... W takim razie Kirby, kieruj się dalej gdzieś na wschód. Tu jest przejście. A to, ale tam też jest jakieś przejście jeszcze. A nie, tutaj już chyba nic nie będzie. Dobra, okej. Okej, to też mogę rozwalić. Masakra, destroy the animal sand sculpture. Jak widać, trzeba naprawdę próbować wszystko robić, no bo na przykład tutaj, kto by pomyślał, że w czymś takim to będzie. Dobra, to jest znowu młotek. No młotek to ja mam, spokojnie. No ale dobra, rozglądajmy się i bimy przede wszystkim, pięknie. Tutaj to musimy w ogóle uważać, bo jakieś takie zawirowania. Dobra, załatwiony. Tutaj na pewno nic nie będzie, o masakra, ej masakra, nie! Ten wir by mnie prawie załatwił. Ej, coś tu jest, coś tu jest. Ło! Dobra. No mówię, no, trzeba spróbować, dobra, mamy wszystko. Dobra, leżysz! Ała, znowu mnie porwał. Okej, okay, tutaj jakiś sobie w ogóle śpioszek śpi. Dojdziesz do niego? Tak, dasz radę tutaj wpaść? Dobra, daliśmy radę. Okej, okay, super. Nikomu nie odpuszczamy, jak widać. Ej, chyba jakieś ukryte przejście znalazłem. Jak widać, i było warto. Coś tam jest. Coś tam jest, trzeba sprawdzić, co tu jest. Wchodzimy do środka. Okej, okay, to wygląda jak jakaś po prostu zamknięta lokacja. No tak, to będzie jakaś czasówka pewnie do zrobienia. O, no tak, tylko no, trzeba się spieszyć. To w... O kurcze, ej, dobra, już wiem, dlaczego muszę się spieszyć. Już wszystko wiem. Dobra, 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 szybciej, szybciej. Masakra, dobra, damy radę. Fiu, 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 fiu. Dobra, drugi uratowany, super. Ej, dobra, znikajmy lepiej stąd znikajmy. Dobra, to co dalej, co dalej? No nie, znowu krokodylek. A mogę w ogóle bić te krokodyle? No, no może i mogę, ale no, trzeba uważać. Ej, dobra, dobra, spróbujmy na górę. O, coś fajnego, coś dobrego. Przyda się jak zwykle. O, znikaj mi stąd. Dobra, a ty to już w ogóle. Ło, ło. Dobra, trzymam się, cały czas się trzymam, jest ciężko, ale się trzymam. Dobra, no, załatwione. Tak samo ty. Czy tutaj nic nie ominąłem? To jest dobre pytanie. Trzeba zawsze sprawdzić, a tutaj nic nie ma? Nie, wyglądało jakby było jakieś przejście, ale wychodzi na to, że nie. No dobra, idziemy dalej. Z cichą myślą, że to wszystko. No,
jeszcze nie. Dobra, na przykład jak nie wiem, rozwalam te muszelki, no ale to raczej nic nie da, nic nie da. Dobra, tutaj co my tu mamy? Mogę przejąć kontrolę nad kołem? Okej, dobra i... A, tak powietrze w ogóle tutaj spycha. Ej, fajne. A mogę przeciwnika przywalić tym? Mogę, co ciekawe mogę. Ej, super. Ej, dobra, ta umiejętność naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Dobra. Ło! O kurcze. Trochę przypadkowo, ale coś odblokowałem. Zobacz ten wiatraczek. Dobra, a jakby tak... Nie, no teraz to już nawet... Dobra, co miało być aktywowane, to chyba zostało aktywowane. Tak się motywuję. Dobra, co tutaj? Masakra, te krokodyle to mnie śledzą. Dobra, tylko nie spaść. Tylko... O nie! Nie o to chodziło. Ej, ale... A, dobra, wiecie co? No oczywiście moja głupota, prawdopodobnie... A, dobra, myślałem, że już muszę zejść z tego. Tu chodziło o to, żeby to zdmuchnąć po prostu. Dobra, mamy kolejne wiatraki. O, coś się pojawiło nowego. Masakra. Ale fajny sposób na przemieszczanie się, w ogóle kozacki. Ej, świetne. Dobra, crack open tree knock knock nuts. Okej, czyli jeszcze mi brakuje. Dobra. Nie ma katastrofy. Tam jest już... O, tam jest już ukryty, ale to chyba ten końcowy. No tak. Dobra, trzeba to dobrze... Dobrze przemyśleć, żeby za szybko się tutaj nie udać. Bo ja mogę, oczywiście, że mogę. Dobra. Jeszcze się nie rozdzielajmy chwileczkę. Albo się rozdzielmy, dobra. Albo się rozdzielmy. Zobaczymy, czy tutaj coś nie zostało przeze mnie pominięte. Dobra, te z drzew też trzeba by było oczywiście oczyścić. Świetnie. O, masakra, słuchajcie, od tyłu to wszystko zrobiłem poniekąd, ale... Dla mnie to akurat spoko. Zaraz. Nie no, tutaj to byłem. Coś tu popomijałem niestety, ale... Ej, widzę coś bardzo ważnego. Okej, słuchajcie, coś co może się niezwykle przydać. Takie miejsce, które możemy rozwalić. No tylko potrzebuję... No tak, potrzebuję łódki oczywiście. A gdzie ona jest? A dobra, tam ją zostawiłem. Okej, dobra, ale okej, nie zepsułem niczego, spokojnie, nie zepsułem niczego. Widzicie tutaj, teraz widoczne są takie uszkodzenia w tej ściance. Ja zamierzam to wykorzystać, coś czuję, że tam jest ten jeden ostatni ukryty. Dobra, czyli tutaj spadamy, tutaj wchodzimy. Jakoś tak dziwnie się steruje w ten sposób, no ale okej. Jakby jestem w stanie wszystko zrozumieć, proszę bardzo, jak pięknie. Tak jest i wiedziałem, że tutaj coś będzie bardzo cennego dla mnie i bardzo dobrze. No gdzie jest ten tutaj? No dawaj go. Dziękuję. Okej. A tego mogę załatwić? No dobra, może załatwimy go standardowym sposobem. Jak widać działam. Zbieramy monety i... Ostatnie uratowanie. Świetnie. Czyli teraz rozumiem, że chyba muszę już wrócić tam na ten normalny obszar, no i uratować już tych ostatnich. Wtedy to będzie już chyba absolutnie wszystko. Znaczy, no nie no, zdaję sobie sprawę, że nie zrobiłem wszystkich tam, pewnie wiecie, tych zadań, że coś tam jeszcze będzie oczywiście. No ale cóż, trzeba się z tym pogodzić. Idziemy, ratujemy. Tak jest, stage cleared. Dobra. Zrobiłem... Complete the thing on the rooftop. Okej, no tego nie wiedziałem. No a tutaj zobaczcie, no 2 na 3, no szkoda. Ale przynajmniej znaleźliśmy znajdźkę Invisible Candy. Dobra, niech będzie, nada się. Czemu nie? Nadać się, na pewno nada.
Natomiast pierwszy poziom tutaj nowego świata został właśnie ukończony. Tutaj Concrete Isles, okej. I jak widać nic więcej się nie pojawiło. A tu mamy 7 na 9, więc całkiem nieźle. Natomiast, tu już się pojawiają kolejne i bardzo dobrze. Ale tam pójdziemy sobie na spokojnie już pewnie w kolejnym odcinku. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!